Radio Doxa. Radio w dobrym tonie. Poranna Paradoksa, Marta Prochera i Dawid Rajwa. W tym składzie witamy i zapraszamy jak zwykle od poniedziałku do piątku między godziną 6 a 10. Jak zawsze nie zabraknie na naszej antenie uśmiechu, radości. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Od poniedziałku do piątku o 8.15 rozmowa z porannym gościem Radia Doxa. Diana Bogacz-Kotulak, zapraszam. Minęła godzina 10, jak zwykle o tej porze zapraszam na Doxa Cafe. Sebastian Pec, wydawca. Razem z reporterami zadbamy o to, aby w naszych wiadomościach słyszeli Państwo najświeższe, ciekawe i ważne informacje. Ewa Szyndler, zapraszam na wiadomości Radia Doxa. Po pracy Polacy, między 14 a 18 od poniedziałku do piątku. Andrzej Szarometa, serdecznie zapraszam. Od poniedziałku do piątku zapraszam na program Bliżej Samorządu o godzinie 9.50, 14.50 i 17.15, a także na debatę samorządową w środę po godzinie 14. Diana Bogacz-Kotulak. Audycja Nasz Śląski, jak zawsze w sobotę po godzinie 15, po kolonce do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam, Konrad Wacławczyk. Marcin Polus, zapraszam na audycję Od Starożytności do Wieczności, czyli audycję historyczną w Radiu Doxa, w każdy czwartek o 14.10. A po godzinie 18 Paciorek i Spać. Robert Paciorek zapraszam podczas naszego spotkania, zapowiedzi nowych płyt, muzyczne spotkania przy kawie w naszej radiowej kawiarni Celarium Doxa. O tym, co dzieje się w Kościele, na świecie, w Polsce i w diecezji. Będziemy rozmawiali w programie Kościół, wydarzenia, komentarze. W każdy poniedziałek po godzinie 20. Tomasz Siniew, zapraszam. 3 września startujemy z naszą nową ramówką, dlatego wszystkich pięknie zachęcam do słuchania.